W dzisiejszym odcinku dużo czapek, przegląd czapek, dobieranie czapek, też do twarzy, wybieranie stylu, wszystko jak najszybciej, żeby jak najbardziej Wam się przydało. Zanim przejdziemy dalej, to koniecznie kliknijcie subskrypcję, bo odkąd o tym mówię w odcinkach, to faktycznie konto rośnie, przybywa Was coraz więcej. Tak bardzo się cieszę. Witam wszystkie nowe osoby. Od czego sobie zaczniemy? Pokażę Wam dzisiaj trochę zestawień. Na koniec powiem Wam o trzech najważniejszych takich wskazówkach przy dobieraniu czapek. I wszystkie linki będziecie mieć w opisie filmu, ale też od razu przypominam, że można się zapisać na darmowy newsletter. Też macie link w opisie www.personalstylist.pl. I my w piątki wysyłamy linki do wszystkich rzeczy, które pojawiają się na YouTubie, na Instagramie, tak żebyście miały to po prostu w mailu zebrane wygodnie. Zawsze można do tego wrócić. Od czego zaczniemy? Zaczniemy sobie od takiego w sumie najprostszego zestawienia, czyli od czapki. To jest czapka polskiej marki Lac Official i wiecie, takim naprawdę najprostszym sposobem na zestaw jest po prostu kupienie zestawu, czyli czapka i szal w tym samym kolorze. Fajnie, żeby to był kolor, który pasuje do Waszego płaszcza albo do kilku płaszczy, ale już uwaga, nie dobieramy do tego identycznych rękawiczek, bo no to by było już za bardzo pasujące, za bardzo szablonowe, więc tu jeśli chodzi o rękawiczki, można trochę zaszaleć. Jeśli chodzi o samą czapkę, to jest, wiecie, mnóstwo osób, które mówią, źle wyglądam w czapce. Dlaczego ja tak źle wyglądam w czapce? Nie będę chodzić w czapce, bo mi w czapkach zimno. Pierwsza rzecz, bardzo ważna, jest taka, że to najczęściej jest przekonanie. I to jest przekonanie, do którego warto wrócić. Może w dzieciństwie ktoś Wam powiedział, że brzydko wyglądacie w czapce. Może macie jakieś traumy z czapkami, które gryzły, które powodowały jakieś uczulenia. No, różne rzeczy się zdarzały, wiadomo. I dotrzeć do tego przekonania i powiedzieć sobie, że teraz już jest inaczej. Jestem dorosła, mogę wybrać taką czapkę, w której wyglądam ładnie, takiej, w której moja skóra i włosy czują się dobrze. Kolejna ważna rzecz jest taka, że jednak jak jest zimno, to ta czapka naprawdę się przydaje. Ja bardzo marznę, więc czapki dla mnie to jest must have. Nie lubię, jak wieje zimny wiatr, od razu boli mnie głowa, więc ja tych czapek mam bardzo dużo. I czapki są też takim bardzo fajnym rozwiązaniem, dlatego że nawet jeżeli mamy płaszcz sprzed kilku lat i może trochę nam się znudził, to właśnie odpowiednie dobranie czapki, szalika, w ogóle zimowych dodatków sprawia, że ten płaszcz rozkwitnie na nowo, więc jest to zdecydowanie tańsza sprawa niż kupienie nowego płaszcza czy kurtki puchowej, a może nam totalnie odmienić nastrój i humor zimą. To, co jest ważne, to proporcje, czyli że czapki wybieramy wprost proporcjonalnie do rozmiaru naszej głowy, czyli im większa jest ta nasza głowa, tym większa jest czapka, żeby ona proporcjonalnie sprawiała, że ta nasza twarz będzie się wydawała po prostu mniejsza. I zobaczcie, tutaj widać to bardzo dobrze z tą czapką, że ona jest tutaj dość wysoka i dzięki temu moja twarz automatycznie się zmniejszyła. Nawet to pewnie widzicie w swoich ekranach komputerów czy telewizorów. I większość czapek można dostylizować, czyli można nosić ją na krasnala. Można ją schować tutaj z tyłu, żeby była mniejsza, a można ją wywinąć po prostu na dwa razy. I teraz na przykład wywinięta na dwa razy jest zdecydowanie bardziej elegancka niż takie beanie zwinięte z tyłu. Więc znowu, wszystko jest kwestią stylizacji. Wszystkie moje triki na czapki, szaliki, rękawiczki, peleryny zebrałam, słuchajcie, w kursie, który nazywa się Hot Hats, czyli jest właśnie o zimowych dodatkach. I ten kurs, tak jak wszystkie inne kursy, będzie dostępny na Mikołajki, bo na Mikołajki otwieramy
sklep z kursami i wiecie, są tylko dwie okazje w roku, kiedy można kupić każdy kurs, który się chce i tak będzie właśnie w nadchodzący weekend, ale jeżeli czapki są waszym problemem, to może właśnie ten kurs będzie dla was mikołajkowo właśnie idealny. Pamiętajcie, zaczynamy 6 grudnia na www.personalstylist.pl, kończymy 9 grudnia. Przypomnę wam o tym na live w poniedziałki, bo wiecie, w poniedziałki o 20 widzimy się zawsze na YouTubie na live. Ok, lecimy dalej. Takim bardziej oryginalnym zestawieniem będzie czapka z daszkiem. I oczywiście w zależności od tego, czy jesteście zmarzluchami, czy nie, to po prostu może być sama czapka z daszkiem i na przykład fajny szalik. I wiecie, z szalikiem jest tak, że jak dobierzecie go do czapek, to możecie mieć czapki we wszystkich tych kolorach i on zawsze będzie pasował. Więc może być po prostu z szalikiem. Dobrym rozwiązaniem są też nauszniki, ale w moim przypadku, w tym sezonie, bardzo lubię to zestawienie właśnie czekoladowego kaptura. To jest kaptur marki Roboty Ręczne i właśnie brązowej czapki. Czapkę kupowałam na Zalando. To tak naprawdę wystarczy, szczególnie z golfem. Moim zdaniem już nie potrzeba tutaj stanika. Nie potrzeba tutaj szalika. Szczególnie z golfem nie potrzeba tutaj szalika. I zobaczcie, że zupełnie inaczej twarz zaczyna wyglądać, bo jest taka bardziej wyostrzona przez to, że mamy daszek. I że jest różnica pomiędzy tamtą czapką z szalikiem, a tym zestawieniem właśnie dzięki temu, że ten kaptur tak fajnie wyostrza. Można go też, wiecie, układać po swojemu, tak żeby on wyglądał tak, jak wy chcecie, żeby wyglądał. I można dobrać to do swojego typu kolorystycznego. Dobieramy oczywiście do płaszcza. Ja akurat mam taki brązowy płaszcz wiodeł, więc też mi świetnie do niego pasuje, ale też brąz pięknie się łączy z szarością, na przykład z beżami, więc zawsze można urozmaicić takim zestawieniem swój zimowy płaszcz czy kurtkę. Kolejne zestawienie to beret, w którym się absolutnie zakochałam. Też polskiej marki, zresztą bardzo znanej, też mają piękne, przepiękne swetry, przepiękne szaliki. To jest beret marki Berenika Czarnota. No cudny jest, jakościowo jest świetny, jest bardzo ciepły. Już w nim chodziłam w takie zimowe dni i do niego dobrałam szalik z kosa, kaszmirowy. Z tym szalikiem wiążą się dwie historie. Pierwsza jest taka, że niestety przyszedł, wiecie, miał trzy różne metki, w tym jedną taką wielką kos i ja chciałam wyciąć i zrobiłam dziury. Zacerowałam jak umiałam najlepiej, ale tak mnie to wkurzyło, bo wiecie jak jest, no czasami coś przychodzi z metką, chcecie to wyciąć i niektóre firmy robią tak, że te metki są tak umiejętnie wszyte, że bardzo łatwo się je wycina, czyli nie są wszyte w materiał, tylko mają te dodatkowe nitki. A tutaj tego nie było i naprawdę się starałam zrobić to delikatnie, a i tak są dziury. Więc gdybyście kupowały akurat ten szalik, to na to uważajcie, bo ja będę go musiała oddać do takiego profesjonalnego zacerowania, bo ja nie umiem tego zrobić tak ładnie, jakbym chciała. A druga historia jest taka, że wiecie, tym bardziej się wkurzyłam, bo ucieszyłam się na ten szalik, bo ja latam w szaliku kaszmirowym. To znaczy, jak mamy jakąś taką właśnie dłuższą podróż, to lecę w szaliku kaszmirowym, bo mi często wieje z klimatyzacji. Zresztą jest tak, że wiecie, w samolocie jest zimno, później się wychodzi, jest gorąco, później na lotnisku jest znowu zimno. I ten lekki kaszmirowy szal, on zajmuje bardzo mało miejsca w plecaku, a bardzo mi pomaga. I miałam taki kaszmirowy szal polskiej marki kaszmirowy, zresztą bardzo fajny, tylko że on jest w takim kolorze piaskowym. I jak ja jestem w samolocie, jestem niewyspana, no to nie wyglądałam w nim najlepiej. Jednak bez makijażu, przy niewyspaniu, wiecie, podróż na przykład 20 godzin, dobrze jest mieć kolor, który wspiera. I ten kolor jest przepiękny, bo nie jest takim ostrym niebieskim, ale to jest taki granat już wpadający w niebieskości i on przepięknie jakby podkreśla kolor moich oczu i właśnie przy takich przebojach podróżnych będzie wyglądał bardzo dobrze. Więc bardzo się cieszyłam, jak go zamawiałam, no ale niestety zrobiłam dziury. Ale jak
jakoś to będzie. Wiem, że nie jestem pierwsza. Na pewno wy też coś takiego miałyście. Dajcie mi znać w komentarzach, jak sobie z tym poradziłyście. Oczywiście w komentarzach możecie głosować, który z tych zestawów podoba wam się najbardziej. Mam tutaj jeszcze do pokazania z tych nowych kolekcji, z przeglądu czapek, świetną czapkę Vasali, taką w paseczki. Ona jest taka super odświeżająca przez to, że ma takie, ma też jasne kolory i znowu można ją sobie dostylizować w ten sposób. I też bardzo fajny, taki bardziej elegancki, czapkowy, brudny róż, też od LAC Official z szalikiem. Dla tych z was, które lubią bardziej stonowane kolory, ale może szukają czegoś, co nie jest czarne albo beżowe, więc to jeszcze takie dwie dodatkowe propozycje. I teraz te obiecane tipy, jeśli chodzi o dobieranie, słuchajcie, to czapkę można dobierać albo do szalika, albo do płaszcza, albo do rękawiczek. I no tu mamy trochę tych zmiennych do ogrania, ale jak zrobisz sobie taki jeden porządny zimowy zestaw, to on trzyma klamrą wszystko inne, więc nie trzeba się już przejmować, co będzie pod płaszczem czy pod kurtką, jakie będą dżinsy, bo jakby ten zestaw ma grać pierwsze skrzypce i ma fajnie komponować się z okryciem wierzchnim. Z jednej strony proste, z drugiej nie zawsze łatwe do wykonania, więc jeszcze raz przypominam o tym kursie Hot Hats, który będzie też na Mikołajki dostępny. Was już od razu zapraszam na odcinek za tydzień i przypominam, że jesteście boskie. Buziaki. Pa, pa.